Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Witamy obydwoje. Tak, no to tak, czy tak, czy tak. Nieważne, ale witamy. Z naszych pól, z naszego ogrodu warzywa. Udało nam się tutaj wybrać. Odra idzie w górę. No prognozy są takie, że będzie niższa. Zobaczymy, jaka ona tutaj dojdzie. Ale tak czy siak tutaj będzie na pewno na tym ogrodzie. Jak wysoka, to najbliższe dni tutaj pokażą. Dzisiaj mamy piątek. No i przyjechaliśmy jeszcze takie ostatnie prace wykonać. Pozbierać te wszystkie resztki pożniwne na pryzmę kompostową, żeby tutaj jednak woda nie sprawiła, że one będą gnić na polu, a będą mi się kompostowały, bo może tego kompostu w całości nie zaleje, może on będzie tylko podtopiony. Powyrywać zielsko z kwiatów, rabarbar i takie inne jeszcze rzeczy. Cebulki jeszcze troszeczkę takiej białej zostało do wybrania, agostany. I to będziemy dzisiaj między innymi robić. Tak. Tylko czy nam się chce, co? Nie, ja nic nie powiedziałam takiego. Ja sprzęt do podpierania mam. Sprzęt do podpierania masz. Ja do trzymania też mam. Także idziemy coś. Idziemy robić. Działać, bo stać i patrzeć chociaż nie można. Wrażenie, chociaż dobre wrażenie. No to idziemy. W pierwszej kolejności usunę tutaj to ziele, które jest zaraz przy wejściu, bo mam tutaj posadzone trawy ozdobne, malwę, też miętę nasadziłam, no i tutaj jest lawenda. I tak chciałabym to wyplewić, żeby tutaj było czysto. Tego ruszać nie będę na ogrodzie, bo jak przyjdzie woda, to ona wciągnie, a nawet jeżeli nie będzie jej na całej połaci, to później tutaj się to stależuje, pójdzie obornik i ono będzie zaorane, także też będzie tutaj stanowiło mi coś w rodzaju takiego poplonu. No mimo, że to ma nasiona, wyda później oczywiście nasionka, to i tak by mi się rozsiało, i tak by mi się to rozsiało już, także nie ma to większego znaczenia. Będzie za rok dużo pracy przy plewieniu, no ale tutaj tego usuwać nie ma sensu, szkoda się po prostu narabiać w tym momencie. Na polu, a w tym czasie mamusia koło domu kosi tę trawę. Tatuś pojechał z sąsiadom wykopywać kartofle i praca idzie pełną parą. Robimy tutaj już ponad godzinę. No i efekty są od razu gołym okiem widoczne. Tutaj już to zielicho wszystko zostało usunięte. No i teraz robię już po drugiej stronie pryzby kompostowej. Edziu tam teraz wyrywa paliki z pomidorów i krzaki pomidorów. One jeszcze zarazy nie miały,
ale tutaj nie ma już na co czekać. Zielone żeśmy oberwali jakiś, no powiedzmy tydzień temu, no i trzeba to już tutaj pousuwać, bo jak wejdzie woda, to tylko niepotrzebnie będzie mi się tutaj zaraza rozprzestrzeniała na ogrodzie, której oczywiście nie chcę, ale nie to teraz chciałam Wam tak naprawdę pokazać, tylko to, że mamy w tym roku na ogrodzie dosyć sporo gąsienic. Tutaj jest jedna, tutaj jest druga. Tam pod płotem, za płot przerzuciłam kolejne. I jak żeśmy z mamusią marchę wybierały, też one były. To są gąsienice motyla pazia królowej. I one pojawiają się, motyle pojawiają się zawsze tam, gdzie jest marchew. One lubią składać jaja na marchwi, ale marchwi, która nie jest opryskiwana żadnymi środkami chemicznymi, bo do takiej one nie pójdą. A jeżeli marchew jest w 100% zdrowa, to wtedy motyle ściągają do niej i składają jaja. Później z jaj wylęgają się takie gąsieniczki, z których na drugi rok przepoczwarzą się piękne motyle. Kiedyś motyli było bardzo dużo, bo ludzie uprawiali dużo marchwi, nie stosowali środków chemicznych i tych gąsienic było bardzo dużo. Ja też z dzieciństwa pamiętam, jak te gąsienice na marchwi były, ale one uwielbiają właśnie żywić się nacią marchwi. Pracy jest ogrom. Przyjechaliśmy na chwilę do domu wypić coś ciepłego, coś trochę zjeść, brudni, no i chyba zmęczeni, nawet bardzo zmęczeni. Już ostro nam się tutaj ta robota daje we znaki, no ale trzeba zrobić to, co się urodziło, trzeba zebrać, no i jeżeli tylko mamy tę możliwość, ten czas, no to zbieramy, nie ma co się tutaj obijać, narzekać, że plecy bolą, czy coś tam w krzyżach łupie, tylko robić i starać się, aby to wszystko zdążyć pozbierać. Ale w związku z tym, że jest dosyć sporo zapytań w komentarzach pod filmem, jak rozróżnić pietruszkę od pasternaka, chciałam Wam tutaj powiedzieć kilka takich istotnych różnic pomiędzy jednym a drugim. Dzisiaj w dobie oszustw, w dobie kataklizmów i nieszczęść, niestety o oszustwa nie jest trudno. Ludzie będą próbowali Was naciągnąć i będą próbowali wcisnąć Wam pasternak zamiast pietruszki. I teraz może pojawić się pytanie, jak wygląda pasternak i jak wygląda pietruszka. Pasternak jest zdecydowanie większy, on jest potężny, ale pietruszka też potrafi rosnąć dużo. To zależy od odmiany. Które jest lepsze, czy pasternak, czy pietruszka? Tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, bo oba te warzywa są cenne w różne składniki, w różne mikroelementy. No i tutaj pietruszka na pewno jest bogatsza w makro i mikroelementy, których pasternak ma zdecydowanie mniej. Natomiast pasternak ma dużo więcej błonnika niż pietruszka. Czym się różnią wielkością? To, co powiedziałam, pasternak osiąga naprawdę ogromne wielkości. Pietruszka jest zdecydowanie mniejsza. Chociaż trafiają się odmiany pietruszki, która rośnie prawie taka jak pasternak. Kolor. Pasternak ma kolor taki zbliżony do ekry, taki lekko, no taki o, nie wiem nawet jak określić ten kolor. Pietruszka zaś jest jaśniejsza, jest biała, chociaż też są odmiany, które mogą łudząco kolorem przypominać pasternak. Biała pietruszka to jest berlińska halblanche, bo to jest jedno i to samo. Często pytacie, jaka jest pietruszka berlińska i jaka jest halblanche. Kiedyś berlińska była popularną pietruszką, dzisiaj ta sama pietruszka nosi nazwę halblanche, także to jest jedno i to samo. Także no, kolorem możemy się pomylić, wielkością możemy się również tutaj pomylić, bo jeżeli ktoś wyhoduje sobie pasternak mniejszy, może go sprzedać jako pietruszkę. Z tym, że pietruszka jest drogim warzywem. Na dzień dzisiejszy tutaj u nas
nas osiąga cenę 12 zł. Słyszałam, że w miastach większych, Kraków, Warszawa, ta cena jest już dużo, dużo większa, dochodzi podobno do złotych 20, a pasternak jest o połowę tańszy. Nawet 3 razy jest tańszy. No i ktoś, kto uprawia pasternak, będzie chciał oczywiście zrobić pieniądze. Pietruszka jest warzywem bardziej wymagającym, więc jest ciężej osiągnąć zadowalający plon. Pasternak jest rośliną taką, która rośnie na glebie o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe. I kiedyś, jeszcze w takich odleglejszych czasach, pasternak był bardzo ceniony, robiono z niego pire, jedzono go w dosyć dużych ilościach i do dzisiaj on rośnie w takich dzikich warunkach w Australii, w Azji, w Nowej Zelandii, w Polsce chyba pasternak dziko nie rośnie, może gdzieś tam na jakichś terenach, tak, ale u nas tutaj dziko ja pasternaka nie widziałam. No i w związku z tym, że jest go łatwiej uprawiać, ma mniejsze wymagania pokarmowe, rośnie większy, pojawia się dużo oszustów i często rzeczywiście na rynku, ja nawet też już widziałam, zwróciłam uwagę, że pisze pietruszka, cena jest za pietruszkę, a jest to pasternak. Bardzo łatwo jest się naciąć i kupić pasternak zamiast pietruszki. Podstawowymi takimi różnicami między pasternakiem a pietruszką są liście. I tutaj teraz zobaczcie, na pierwszy rzut oka korzeń tutaj pasternaka nie jest imponujący, można go rzeczywiście pomylić z pietruszką, ale liście pasternak ma pierzaste, pietruszka ma z kolei takie. To jest zasadnicza różnica między pasternakiem a pietruszką i łatwo jest go odróżnić. No niestety w kioskach takiej możliwości nie mamy, bo są one pozbawione naci. Jeżeli nie widzimy naci i nie możemy go rozpoznać po właśnie naci, to można rozpoznać po zapachu. Pietruszka pachnie bardziej intensywnie, pasternak pachnie tak bardziej słodko. On zapachem przypomina troszeczkę zapach marchwi. Pietruszka ma całkiem inny tutaj bukiet zapachowy, więc to jest taka już pierwsza zasadnicza różnica. Jeżeli nawet po tym nie jesteście w stanie rozpoznać, bo warzywa, które są uprawiane na szeroką skalę, pachną inaczej jak te, które wyhodujemy sobie, wychowamy, uprawimy sobie sami w naszych ogrodach. Te warzywa pachną z daleka, ich czuć jest po wyciągnięciu. Nawet jak ja wyrywałam tutaj swoje, to unosił się aromat tych warzyw nad polem i rozsiewał się przez całą drogę. Niosła się taka delikatna woń tych warzyw, jak jechałam do domu. Warzywa hodowlane tego nie mają, bo są już inaczej nawożone, inaczej jest przygotowywana ziemia, więc tutaj też będzie ciężko. Więc jak rozpoznać, skoro też nie rozpoznamy po zapachu? Smak. Pietruszka ma inny smak, ta ma inny, pasternak ma inny, taki bardziej słodkawy. No ale wiadomo, w kiosku nie będziemy próbować gryźć pietruszki czy pasternaka, więc najprościej jest rozpoznać po miejscu, gdzie wyrasta nać. Zobaczcie, to jest pietruszka, to jest pasternak. Pietruszka zawsze tutaj, i to jest chyba najbardziej taka istotna różnica, po której w 100%, w 1000% rozpoznacie pasternak od pietruszki. Pietruszka tutaj zawsze ma miejsce wypukłe, pasternak wklęsłe. Pietruszka tutaj będzie miała takie oczka natkowe, gdzie wypuszcza zielonkę, tą zieleninę. Pasternak ma ciemną obwódkę, której pietruszka nie ma i pasternak wypuszcza liście zawsze tutaj ze środka, nie będzie puszczał po bokach. Pietruszka natomiast tak, zobaczcie, zapamiętajcie tą różnicę. Pietruszka jest wypukła tutaj od korzenia, tworzy taki stożek, ta zaś jest wklęśnięta do środka i nać wychodzi ze środka tutaj z tej wklęśniętej. I charakterystyczna ta czarna obwódka. No tutaj ktoś może powiedzieć teraz, on jest brudny, nieumyty. Nie,
To widać gołym okiem. Jest odznaczająca się czarna obwódka. Tutaj u pietruszki tego nie ma. Zapamiętacie? Mam nadzieję, że zapamiętacie. To są najprostsze różnice, jak rozróżnić pasternak od pietruszki, aby nie dać się naciąć. Tutaj nie chodzi o to, żeby się bać, że kupując pasternak macie mniej właściwości. Nie, bo on też ma dużo właściwości i jest niedoceniany w naszym kraju. Tak jak kiedyś, tak jak mówiłam, był bardzo ceniony. Dzisiaj jest zapomniany, chociaż może już zaczyna pomalutku wracać do łask i powinien wrócić do łask jako cenne źródło również witamin. Jednak pietruszka, jeżeli idzie o rosół czy zupy, na pewno jest... Mucha! Sio! Uciekaj mi z kamery. Pietruszka na pewno jest bardziej aromatyczna, daje większy bukiet aromatów i taki wyczuwalny ten zapach tej pietruszki. Pasternak tego nie ma. Także tutaj przede wszystkim w oszustwie chodzi o cenę. Cenę i jeszcze raz cenę, która za ten produkt jest 3 razy mniejsza jak za ten. A niestety w dobie dzisiejszego oszustwa, jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział, Polak potrafi, no nie? Więc nie dajcie się oszukać. Jeszcze raz na koniec przyjrzyjcie się, jak to wygląda pietruszka, pasternak. Tutaj różni się definitywnie. Mam nadzieję, że już teraz nie pomylicie, nie dacie się oszukać i tutaj właśnie wyczulam Was. Sprawdzajcie, żeby nie dać się naciąć, bo na pewno w tym roku, w dobie ogromnej suszy, w dobie powodzi pojawi się dużo pasternaka zamiast pietruszki i będzie cena za pietruszkę. Także nie dajcie się tutaj zwieść, nie dajcie się naciąć. I w ogóle tutaj, kochani, tak na sam koniec przestrzegam Was bardzo przed falą oszustów. Przed oszustami, którzy zakładają nielegalne zbiórki, rzekomo na powodzian. Żerują jak najgorsze hieny, bo tutaj nawet hiena chyba ma większe zasady niż ci ludzie. Nie powinny takie osoby nawet nosić miana człowieka. I uważajcie, nie dajcie się naciąć, zwłaszcza osoby starsze. Zwracajcie uwagę, komu ufacie, komu chcecie powierzyć pieniądze. To jest ogromne nieszczęście, co wielu z Was czy Wasze rodziny spotkało, ale nie łudźcie się, że ludzie będą wszyscy idealnie skazitelni. Będzie masa oszustów, niestety już ci oszuści są. I tutaj piłka powinna być krótka. Złapać, przywiązać do słupa i nie ma żadnego roda. Niech nie ma RODO. Niech ludzie na niego patrzą. Wystawić go na wizerunek publiczny. Mało tego. Kula do nogi i łopata. Niech tam sprząta. Niech tam odpracuje to, co chciał zabrać ludziom. Tutaj nie powinno być po prostu żadnego ale i żadnego czaczkania, cackania się. Także nie dajcie się, kochani, pilnujcie się, nie dajcie się oszukać. Na dzisiaj to będzie tyle. Wypijemy tutaj kawę, coś zjemy i jedziemy dalej na pole. Woda. Będę w najbliższych dniach pokazywać, jak już fala nadejdzie, to tutaj wszystko Wam na pewno pokażę, jak ona wygląda, jak to u nas tutaj się odbywa. A na dzień dzisiejszy życzę Wam pogody, ducha i siły. Nie dajcie się, kochani. Do następnego.